Kochani, w drugiej części naszej konferencji chciałbym was zaprowadzić do tego, co jest niesłychanie ważne, a odkrycie tego, co jest dla nas wielokrotnie oczywiste, może być rewolucją w uwalnianiu się od lęku, od wstydu, od tego paraliżującego poczucia winy, od tych wszystkich destrukcyjnych emocji, które przeżerają nasze ciała. Wiecie, Biblia mówi o tym, że nasze serce jest naszym centrum. Kiedy poprosiłbym was o to, żebyście wskazali na siebie, pokaż siebie, nie? To wielu z nas, jeśli nie wszyscy, pokazaliby w ten sposób, nie? Raczej nikt nie pokazuje siebie, pokazując swój łokieć, swoje kolano, swoją głowę. Może niektórzy przeintelektualizowani to tak, ale generalnie, kiedy mówisz ja, to pokazujesz tutaj. Tu jest twoje centrum, tu jest twoje serce. Oczywiście nawet badania wskazują na to, że serce wywołuje 5000 razy większe pole elektromagnetyczne niż nasz mózg. Że serce jest centrum zawiadywania naszym umysłem. To serce decyduje o tym, jak przetworzy informacje poprzez receptory i bodźce mózgowe. Serce jest centrum. To, co dzisiaj odkrywają kardiochirurdzy, neurolingwistycy, to jest to wszystko, co Biblia mówi już od wielu tysięcy lat. Serce jest naszym centrum. Potem całe doświadczenie mistyków, świętych, którzy mieli to doświadczenie nieprawdopodobnego zobaczenia, że Bóg w duchowy sposób jest w naszym fizycznym sercu. W tym organie, który nie jest tylko i wyłącznie centrum fizycznym, który produkuje naszą krew, ale jest nade wszystko miejscem jakiegoś szczególnego obcowania Boga w nas. Święty Stanisław Kostka, nie? Który musiał mieć miskę z zimną wodą, ponieważ kiedy modlił się, jego serce było tak rozgrzane, że składał sobie swoje serce. Teresa z Avila, kiedy umarła, to w czasie sekcji zwłok przez 5 godzin lekarz nie mógł wyjąć jej serca, bo to serce parowało z gorąca, nie? Kiedy święci mistycy mówili, że moje serce płonie, nie? Że żar mojego serca rozpala mnie, to naprawdę to nie było tylko i wyłącznie kwestia pewnej alegorii przenośni. Tam naprawdę w sposób szczególny odczuwali Bożą obecność. Cały potem potężny, wielowiekowy ruch tradycji monastycznej związany z hezychazmem. Mnisi z góry Athos, całkowicie koncentrujący się w modlitwie serca, modlitwie skruchy, przebłagania Boga, właśnie mówiąc, że modlitwa serca to jest przebudzenie naszego serca. I nie tylko w tej kwestii takiej przenośnej, alegorycznej, ale dosłownie w jakiś tajemniczy sposób nasze serce jest przestrzenią przebywania Boga w nas. Święty Augustyn mówi, moje najgłębsze ja to On. Moje najgłębsze ja to On. Kochani moi, jesteśmy stworzeni przez Boga do bycia Jego niebem na ziemi. Stworzył nasze ciało, jak mówiłem, z tęsknoty za sobą. I nigdy ten deficyt naszej tęsknoty za czułością naszego ciała nie będzie nam dany przez drugiego człowieka w takim mierze i w takim stopniu, jak tego oczekujemy. I wiecie dobrze, że czasami trzeba przejść przez wiele rozczarowań w relacji z człowiekiem, żeby w końcu zrozumieć, że człowiek nie jest w stanie dać mi tego szczęścia, za którym tęskni i jakiego pragnie moje serce. Ilu ludzi musiało zdetronizować w swoim życiu w końcu bożka o imieniu drugi człowiek, żeby móc intronizować Jezusa jako jedynego Pana i Boga swojego życia. I wielu z nas ciągle popełnia ten błąd jako chrześcijanie, że myślą, że drugi człowiek da im to szczęście,
do którego stworzone jest ich serce. I wielu chrześcijan popełnia ten błąd i rani Bożą obecność w sobie, dając Bogu przysłowiowy paciorek rano czy wieczorem i czyniąc równocześnie Boga najbardziej samotnym Bogiem w waszych sercach. Mamy czas przez cały dzień dla wszystkich. Godzinami spędzamy na telefonie. Z każdym potrafimy porozmawiać wiele, wiele czasu, dać każdego dnia, nie? Godziny przed telewizorem, internetem, telefonem. A On, który wybrał nas przed stworzeniem świata, z grona miliardów innych ludzi, aby uczynić nas swoim mieszkaniem, żeby jedno z Jego marzeń, Jego tęsknot wypełniło się w Tobie, żeby uczynić Ciebie swoim mieszkaniem, zjednoczyć się z Tobą w głębi Twojego serca bardziej niż mąż z żoną, staje się najbardziej samotnym Bogiem. Masz czas dla wszystkich i dla każdego w ciągu dnia, a Jemu dajesz jakieś ochłapy. Powiem brutalnie. Czasu, który ci zbywa. Nie mam czasu na modlitwę, mówi ktoś, nie? To nie jest kwestia, nie mam czasu na modlitwę. Trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć: Boże, przepraszam, ale nie jesteś dla mnie nikim ważnym. Przepraszam Cię, ale jesteś mi obojętny. Jesteś tylko dodatkiem do mojego życia. Są osoby ważniejsze od Ciebie. Dla nich zawsze mam czas. Pamiętajcie, kochani, że miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Ile Twojego czasu i zaangażowania, Twojego serca, Twoich pragnień, Twoich tęsknot ma Jezus w Tobie? Ile czasu? A ile czasu poświęcasz innym osobom? Jezus mówi, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Proszę księdza, mam ciągłe problemy ze skupieniem na modlitwie. Dlatego, że Twoje myśli, które odbiegają do Twojego skarbu, pokazują Ci, co jest Twoim najdroższym skarbem. Kto lub co jest Twoim bożkiem, bo tam będą Twoje myśli. Jeśli Twoim bożkiem jest Twój chłopak, Twoja dziewczyna, Twój mąż, Twoja żona, Twoje dziecko, Twoja praca, Twoje hobby, zainteresowania, tam będą w czasie modlitwy Twoje myśli. To jest tak piękne, nie? Że możemy zobaczyć, jak na skanie, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, kiedy przychodzimy adorować Jezusa, gdzie zaczynają uciekać nasze myśli, do kogo zaczynają uciekać. To jest nasz Bóg. To jest nasz prawdziwy Bożek, którego adorujemy nieustannie w swoim sercu. Dzisiaj w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że chcemy zdetronizować tego Bożka, którego adorujemy bardzo często każdego dnia, który ma na imię lęk. Który ma na imię lęk. I czasami nawet nie zdaję sobie sprawy, że ja się nigdy nie spowiadam z tego, że jestem bałwochwalcą. Nie spowiadam się z tego, że ktoś lub coś jest dla mnie ważniejsze i adoruję Go w moim życiu, a nie Jezusa. I czasami Bóg będzie dopuszczał nieustannie trudne doświadczenia, żeby Ci pokazać, zobacz, kto jest Twoim bożkiem. Gdzie jest Twoje skupienie uwagi? Przy czym? Przy kim? Gdzie jest Twoje serce? Przy kim? Przy czym? Ta zatwardziałość serca, która pojawia się przez grzech. Zatwardziałość serca, która pojawia się przez lęk. Ostatnio czytałem bardzo ciekawe wiadomości dotyczące badań dokonanych na żołnierzach, którzy wracali do Ameryki z Wietnamu. Zdecydowana większość z nich zaawansowana miażdżyca serca. Dosłownie serce jak kamień. Z powodu tak nagromadzonego przez długi czas lęku i stresu. Wielu z nich
umarło na zawał serca. Po prostu serce nie było w stanie funkcjonować z powodu miażdżycy. Będące efektem nieustannego lęku i stresu. Tłumione emocje, mówi Candace Pert, od dzieciństwa często przeradzają się w perfekcjonizm, kontrolę, cynizm, krytycyzm, potępienie, potępianie siebie, zerowe poczucie wartości. Im bardziej destrukcyjne, tłumione emocje, tym większy potem wybuch, daleko wykraczający poza naszą normalną reakcję. To nie znaczy, że my mamy tylko i wyłącznie uciekać od tych emocji na zasadzie pewnego lęku przed lękiem. Modlitwa i wejście w Bożą obecność jest prześwietleniem naszego serca po to, aby to, co niższe, nie kontrolowało Twojego serca. Tylko Bóg jest tym, który chce być całym moim Panem i Zbawicielem, który chce być intronizowany w moim sercu, aby poukładać wszystkie emocje, by one uklęknęły przed Nim. Bo na Jego imię zgina się każde kolano. Istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, bo w imieniu Jezusa mamy zbawienie i ratunek. Wszystko musi się podporządkować obecności Jezusa w nas. Wszystko musi się uporządkować i wychować, również nasze emocje, szczególnie te destrukcyjne, kiedy Jezus jest Panem. Ludzie oddani Bogu przechodzili również ciężkie stany emocjonalne. Eliasz, Jeremiasz, Dawid przechodzili też w swoim życiu przez depresję, przez ciemną stronę swoich emocji. Przechodzili różne stany ducha. Wiecie, to jest tak ważne, żebyśmy sobie uświadomili to, że tak jak mówi nam święty Paweł, nie otrzymaliśmy ducha bojaźni czy ducha tchórzostwa, płochliwości, niektóre tłumaczenia mówią, ale miłości, męstwa i trzeźwego myślenia. Duch Święty, jeśli ktoś jest napełniony Duchem Świętym, przestaje funkcjonować z perspektywy lęku i tchórzostwa. Wszystkie decyzje, które podejmiecie w swoim życiu pod presją lęku, tchórzostwa, ucieczki od skonfrontowania się z problemem, zawsze będą błędne. Zawsze. Pamiętajcie, że odwrotnością lęku nie jest odwaga. Odwrotnością lęku jest agresja. Im ktoś bardziej agresywny, tym bardziej bojący się. Ta agresja może być uzewnętrzniona w postaci bardzo agresywnych, zewnętrznych reakcji, nienormalnych reakcji. A ta agresja może być też bardzo uwewnętrzniona, przeradzając się w autoagresję. W odrzucenie siebie, niszczenie siebie, nieakceptowanie siebie, nienawiść do siebie. Włącznie z samobójstwem, żeby to już się skończyło. Chciałbym was teraz poprowadzić do tego, w jaki sposób zacząć konfrontować się z tym, co jest w nas, co jest bardzo często źródłem tych wszystkich destrukcyjnych emocji z lękiem na czele. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym pokazać wam i poprowadzić was w tym kierunku, jest coś, czego to nam się może wydawać oczywiste, ale wcale oczywiste nie jest. Już wiecie o tym, że jesteśmy stworzeni do tego projektu, w którym jesteśmy najszczęśliwsi, spełnieni w życiu. Kiedy kochamy Boga nade wszystko i ponad wszystkich. Kiedy Bóg jest dla mnie jedyny, a jest jedyny, kiedy będzie wszystkim. Będzie wszystkim, kiedy będzie jedynym. Jezus przychodzi i mówi coś szokującego dla ludzi. Jeśli kto kocha ojca, matkę, syna, córkę, męża, żonę, dzieci bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
nie może być moim uczniem. Proszę sobie wyobrazić, że włączacie chociażby dzisiaj telewizję i jest wywiad z jakimś facetem brodatym, długie włosy, który wygląda jak jakiś hinduski guru i mówi do telewidzów: jeśli kochasz męża, żonę, dzieci bardziej niż mnie, nie jesteś moim uczniem. Co byście sobie pomyśleli? Jezus mówi: jeśli ktoś nie ma w nienawiści ojca, matki, syna, córki, nie jest mnie godzien. Co? Jak ten, który jest miłością, może tak mówić? Pamiętajcie, że to jest semityzm. Jezus pokazuje pewnymi figurami retorycznymi rzeczywistość duchową, do której zostaliśmy powołani. Pokazuje, że miłość do Boga ma być tak nieskończenie większa od miłości do człowieka, że miłość do człowieka w porównaniu z miłością do Boga wydaje się wręcz nienawiścią. Ona ma być, ta miłość do Boga, tak nieskończenie większa. Powiesz, ale dlaczego? Dlatego, że ona uwolni cię od każdego lęku w twoim życiu. Uwolni cię od każdego lęku w twoim życiu. Bo jednym z największych lęków paraliżującym nasze życie jest lęk przed człowiekiem. I nie uwolnisz się od tego lęku, nie uwolnisz się od tego, żeby wejść w twoje powołanie, w twoje przeznaczenie, w twoją misję, którą Bóg dla ciebie zaplanował, jeśli lęk przed człowiekiem będzie dla ciebie większy od lęku przed Bogiem. Co może powodować, nie? Lęk przed człowiekiem. Apostołów obawa przed Żydami, że mogą skończyć tak jak Jezus. Są zamknięci w wieczerniku, boją się. I dopiero kiedy Jezus staje pośrodku nich, oni odwracają się od swojego lęku, przestają się wpatrywać w swój lęk, przestają wpatrywać się w to, czego się boją, bo widzą Jezusa pośrodku. I wtedy dopiero się rozradowali i wtedy dopiero mogą zacząć słuchać i słyszeć o misji, którą Bóg im przeznaczył, do której zostali powołani. Lęk przed opinią innych ludzi, ojej. Święty Jan Wianney powiedział, że dopóki chrześcijanin nie wyzwoli się od tego, co ludzie o mnie mówią, czy co ludzie o mnie myślą, jest niezdolny do ewangelizacji. Jeśli dla ciebie to, co inni o mnie mówią, czy myślą, jest aż tak ważne, będzie to cię powstrzymywać przed głoszeniem Jezusa w prawdzie. Ileż ludzi jest związanych lękiem przed tym, co inni o mnie mówią, co inni o mnie myślą. Ileż ludzi, na przykład jak czasami rozmawiam, wiecie, z ludźmi, którzy są rozpoznawalni, którzy są w internecie, których słuchają tylu ludzi, jak są związani z lękiem, żeby tam czasami nie spadła ilość wyświetleń, lajków, żeby tam o mnie źle nie mówili. I często rozmawiam, dlaczego nie mówisz o tym, dlaczego nie podejmujesz tego tematu, bo się boję, że stracę swoich fanów. Jak tak ksiądz może powiedzieć? Jak może powiedzieć tak jakiś ewangelizator? Lęk go związuje. Lęk go związuje. On chce za wszelką cenę wszystkim się przypodobać. Żeby wszyscy o nim dobrze mówili, żeby go kochali, akceptowali, lubili, mówili, chwalili w samych superlatywach. Rozumiecie? Lęk. Nie jest dla mnie tak ważne, co Bóg o mnie myśli, jak to, co inni o mnie myślą. Lęk. I można być chrześcijaninem, nawet chrześcijaninem głoszącym Ewangelię na wielu rekolekcjach i bać się powiedzieć prawdę z obawy przed tym, że zostanę odrzucony przez ludzi. Ludzie chcą słuchać dzisiaj łatwych, lekkich kazanek, łechcących ucho, jak mówi święty Paweł. Będą sobie dobierać nauczycieli w czasach ostatecznych, którzy mówią lekko, łatwo, przyjemnie, beztrosko, a nie tych, którzy mówią prawdę, bo prawda może zaboleć, a tylko prawda nas wyzwoli. Tylko prawda. I możemy jeździć od rekolekcji do rekolekcji, od forów do forów i słuchać łechcących kazanek, bardzo przyjemnych, sympatycznych i żyć w swoich nałogach, w swoich grzechach, w swoich zniszczonych małżeństwach. I tak umierać, idąc drogą na potępienie. Bo jest lęk przed skonfrontowaniem się z prawdą o sobie. I lęk głoszącego, żeby nie skonfrontować z prawdą,
która jest w sercach ludzi, którzy mnie słuchają, bo mnie odrzucą, bo nie będą chcieli mnie słuchać, bo nikt nie przyjdzie na drugi dzień na rekolekcję. Przeczytajcie Ewangelię tak, jakbyście ją pierwszy raz w życiu czytali. Będziecie porażeni radykalnością Jezusa. Tam nie ma szarej strefy. Tam jest albo, albo. Tak, tak, nie, nie. Dzisiaj wchodzimy naprawdę, uwierzcie mi, w propagandę fałszywego miłosierdzia, które nie ma wpływu na radykalność naszego nawrócenia. Jest przyklepywaniem naszego grzechu, ciężkiego grzechu, przyklepywaniem sytuacji grzesznych. Rozmawiam z pewnym w różnych kręgach znanym księdzem, który odszedł z kapłaństwa. Siedzimy przy kawie, pytam go, osłabia twoją miłość do Jezusa? On mówi, Dominik, ja Jezusa cały czas kochałem. Głosząc rekolekcję, jeżdżąc, głosząc Pana Jezusa. Ja mówię, jak kochałeś? On mówi, naprawdę, Dominik, ja Go kochałem. Ale bardziej kochałem grzech. I to mi otworzyło oczy. Można kochać Jezusa, ale bardziej kochać grzech. Rozmawiam z ludźmi, którzy nie mogą uwolnić się od toksycznych relacji z swoim partnerem. Niby tęsknią za Jezusem, niby Go kochają, ale nie chcą skończyć z sytuacją grzechu ciężkiego. I często mówię tylko jedno zdanie. Masz wybór. Albo ciało Jezusa, albo ciało partnera. Tak, tak, nie, nie. Gdybyś dzisiaj miał w nocy umrzeć, jakie decyzje byś podjął związane z twoim radykalnym nawróceniem? Gdybyś dzisiaj w nocy miał umrzeć, jak byś leżał przed Bogiem, pokutując, żałując i przepraszając za swoje grzechy? Gdybyś dzisiaj miał umrzeć i dzisiaj w nocy stajesz przed Bogiem, naprawdę byłoby dla ciebie tak ważne, co inni o tobie myślą? Skarby, chcę was poprowadzić do czegoś, co odkrywam teraz coraz bardziej i co staje się fundamentem mojej modlitwy. O co tak naprawdę przez całe swoje życie rzadko się modliłem. A co jest fundamentem mądrości Bożej. Naucz nas liczyć dni nasze, mówi psalm, abyśmy zdobyli mądrość serca. Szkoła świętych. Oni żyli tak, aby każdy dzień miał być ostatnim dniem ich życia. Gdybyś dzisiaj w nocy miała umrzeć, naprawdę chciałabyś żyć z tym facetem do samej śmierci, te ostatnie godziny przed przyjściem, przed tron Boży, grzeszyć z Nim? Naprawdę byś chciała? Gdybyś wiedziała, że dzisiaj umrzesz, chciałabyś mieć to w sercu, nieprzebaczenie, tą zaciętość, ten gniew, bo mnie zranił mój mąż i nie będę się od niego odzywać kolejne dni? Gdybyś wiedziała, że dzisiaj umrzesz, chciałabyś mieć takie zacięte serce do końca? Gdybyś wiedział, że dzisiaj umrzesz, chciałbyś siedzieć kolejne godziny przed telewizorem? Oglądać 10 raz te same informacje i wiadomości? Tracąc tak cenny czas, który Bóg ci dał każdego dnia, abyś rozwijał się w pierwszym, najważniejszym przykazaniu kochania Jego całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy? A miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Jak możesz mówić, kocham Cię, Jezu, jeśli 5 godzin daję Ci każdego wieczoru w telewizorze, mój ukochany, a Jezusowi 10 minut, 30 ziewnięciami, bo jestem tak zmęczony. Jak mogę mówić, kocham Cię, jeśli siedzę w telefonie i w internecie tyle godzin w ciągu dnia? Uświadamiam sobie wieczorem, że jeszcze muszę zaliczyć brewiarz, albo różańca nie mówiłem i szybko mówię, na wpół śpiąco. Jak mogę powiedzieć, kocham? Może rzeczywiście ja tego nie widzę. Potrzebuję, aby prawda mnie wyzwoliła i zobaczyła, że ja potrzebuję się nawrócić całym sercem. Gdzie był problem tego kapłana? Nie tylko tam, że on bardziej pokochał grzech niż Jezusa.
Ale problem tego kapłana był w tym, że on stracił coś, o co my się prawie w ogóle nie modlimy. Bojaźń Bożą. Czy rozumiecie? Bojaźń Bożą. Coraz bardziej niechętnie patrzę na pewne partnerstwo, takie koleżeństwo z Bogiem, które pojawia się w różnych relacjach i różnych nurtach charyzmatycznych. Bóg kumpel. Bóg kumpel. Bóg kumpel nie wymaga sakrum. Nie wymaga tego, żeby klęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Bóg kumpel staje się taką bozią, która ani nie pomoże, ani nie przeszkodzi. Taka fajna bozia, dodatek do życia. Bóg kumpel to ma być ktoś, kto ma mi układać życie tak, jak ja chcę. Ma błogosławić wszystkie moje pomysły i plany na moje życie, takie jak ja chcę. Bóg kumpel przestaje być Bogiem prawdziwym. Skarby to jest jeden z największych darów Ducha Świętego. Z jednej strony mieć zażyłość z Bogiem, jak tatusiem, dla którego jestem umiłowanym dzieckiem, w całej czułości, a równocześnie w całym respekcie, że to jest święty, święty, święty Bóg. Staje się to pragnienie mojego serca, by coraz więcej o tym głosić. To, że Bóg staje się tylko moim kumplem i tak sentymentalnym tylko tatusiem, a nie równocześnie świętym, świętym, po trzykroć świętym Bogiem, będzie powodować, że będę tak łatwo wpadał w grzechy, tak lekko grzeszył. Widzę to u siebie bardzo. Jak tracę bojaźń Bożą, bardzo lekko zaczynam grzeszyć. A bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Co to znaczy bać się Boga? Czy można bać się kogoś i równocześnie budować z Nim niesamowitą relację miłości ponad wszystko i ponad wszystkich? Tu nie chodzi o ten lęk przed Bogiem, który narodził się po grzechu pierworodnym w sercu człowieka. Bo to jest lęk przed Bogiem, którego nie ma. Przed Bogiem karzącym, który jest Bogiem karzącym zbudowanym przez nasze lęki. Bogiem karzącym, surowym, sprawiedliwym, na którego nałożyliśmy terminologię z relacji z człowiekiem. Bóg, który jest jak gromowładny Neptun, który siedzi straszliwy, przedwieczny i tylko czeka, żeby ciebie uderzyć, kiedy przekroczysz przekazanie. Ukarać, kiedy nie idziesz do Niego całym sercem. Takiego Boga nie ma. On cały jest miłością i miłosierdziem. Ale dopuści wszystkie trzęsienia ziemi, gromy, pioruny, błyskawice, które wstrząsną twoim życiem, żebyś się przebudził i zdetronizował wszystkie bożki, które dotychczas były dla ciebie ważniejsze niż On. Bojaźń Boża. Co jest istotą bojaźni Bożej? Jeśli On mnie kocha aż tak, to ja nie chcę zranić Go najmniejszym grzechem. Rozumiecie? Mąż, który bardzo kocha swoją żonę, która tak pięknie okazuje mu swoją miłość i zaufanie. Jeśli ma bojaźń w swoim sercu względem niej, nawet nie spojrzy dłużej na jakąś inną kobietę, żeby nie zdradzić w swoim sercu swojej żony, nie zranić jej takim spojrzeniem. On nigdy nie będzie planował jakichś
relacji, które mogą zranić jego żonę. Spotkań, o których ona może się dowiedzieć i zranić zaufanie, które ona ma do niego. Nie mówiąc już o tym, że nie pójdzie do łóżka z inną. Mając świadomość, że moja żona tak mnie kocha i tak mi ufa i tak wierzy we mnie. W naszą miłość, która jest między nami. To jest istota bojaźni. Jeśli jestem aż tak kochany przez Niego, nie chcę Go zranić najmniejszym grzechem. Czy rozumiecie? Szczytowym wyrazem, nie, tej cnoty bojaźni Bożej jest to, o czym głosili święci. Maria Goretti, Dominik Savio, Laura Vicuña. Wolę umrzeć, aniżeli zgrzeszyć. Coraz bardziej to widzę, nie? Że jesteśmy powołani do budowania atmosfery przeżywania Bożej obecności z jednej strony z największą czułą zażyłością, z tym, który tak kocha mnie, a z drugiej strony ze świadomością, że muszę zdejmować sandały, chcę zdejmować sandały i klękać przed tym, który jest po trzykroć święty. Bo stracę bojaźń Bożą. Myślę sobie o świętym Janie. Jego ulubioną pozycją modlitwy było przytulenie się do piersi Jezusa. Wsłuchanie się w Jego serce, które biło dla Niego tym kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I ten sam Jan krótko później, kiedy jest na wyspie Patmos, ma objawienie swojego Jezusa, którego oczy płoną jak ogień, który przychodzi jako odwieczny zwycięzca, który jest Panem Panów i Królem Królów, pełnym majestatem, Bogiem Wszechmogącym. I ten Jan, który ma taką zażyłość z Jezusem, że jego modlitwa to jest wtulenie się w serce Boga i słuchanie bicia Jego serca dla Niego w całej czułości, zażyłości. Teraz, kiedy widzi Pana Panów i Króla Królów, pada jak martwy na ziemię i nie jest w stanie się podnieść. I potrzebujemy też takiego objawienia Boga. Jeśli wejdziesz w dar bojaźni Bożej, jeśli ten dar będzie się w Tobie rozwijał, gdzie Słowo Boga będzie dla Ciebie ważniejsze niż Słowo ludzkie, gdzie to, co myśli o Tobie Bóg, będzie dla Ciebie ważniejsze niż to, co myśli o Tobie drugi człowiek, że podobać się Bogu będzie dla Ciebie ważniejsze niż podobać się drugiemu człowiekowi, będziesz uwalniany od lęku przed człowiekiem. I Bóg dopuści czasami to, że bardzo zawiedziesz się na tych, których kochałaś i którzy mówili, że Cię kochają. I to dobrze. Bo w końcu oni zajmą tą pozycję w Twoim życiu, jaką powinni zająć od początku. Jako klęczący przed Panem Panów i Królem Królów. Aby Jego imię było wszystkim dla Ciebie. Aby Jego miłość była wszystkim dla Ciebie. Jeśli wejdziesz w dar bojaźni Bożej, przestaniesz bać się czegokolwiek i kogokolwiek. Ilu z nas, skarby, codziennie modli się o ten dar Ducha Świętego?
Od kilku miesięcy na adoracji słyszę, żebym modlił się wersetem z Psalmu 51. Pan wie, co nadchodzi. Pan wie, jakie trudne sytuacje też będą w moim życiu. Są już. I od kilku miesięcy przygotowuje mnie, abym w swoim sercu nieustannie modlił się: stwórz, Boże, we mnie serce czyste i nieustraszone i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. I cały czas prowadzi mnie do coraz głębszego doświadczenia tego, że bardzo potrzebuję bojaźni Bożej. Bardzo. Żeby uwolnić się od lęku przed ludźmi. Co o mnie myślą? Co o mnie mówią? Co ze mną zrobią? Potrzebuję uwolnić się od tego, żeby żaden człowiek nie był dla mnie jak Bóg. Żeby żaden człowiek, czy żadnemu człowiekowi nie dać większego autorytetu w moim życiu niż Bogu. Od jakiegoś czasu doświadczam też tego, że Bóg kieruje mnie w stronę wierności natchnieniom aniołów, szczególnie mojego anioła stróża. Odkrywam, jak bardzo Bóg chce uwalniać nas poprzez posługę anielską w naszym życiu. Kilka tygodni temu jestem w jednej z bardzo pięknych pustelni w Polsce. I opowiada mi właściciel tej pustelni, że ma kuzyna, który jest opętany przez demona. Dokładnie zachowuje się tak, jak ten opętany z Gerazy. Wychodzi, krzyczy, w nocy przeklina. Mówi różnymi dziwnymi językami. Ludzie się go boją, zastrasza całą okolicę. Im bardziej modlą się ci ludzie związani z tą pustelnią, tym gorzej jest z tym człowiekiem. Do tego stopnia, że ludzie, którzy przyjeżdżali tam, boją się tego człowieka, bo on jest nieobliczalny. W każdej chwili, to jest 200 metrów dalej od tej pustelni, może przyjść siekierą i po prostu zarąbać kogoś, kto przyszedł się pomodlić tam, rozumiesz? Żyją w lęku, w zastraszeniu. I ten właściciel tej pustelni mówi: nie wiem, jak sobie poradzić z tym. Modlimy się, ale jest coraz gorzej. Wtedy przyjechała tam siostra zakonna, która ma głębokie doświadczenie relacji z Jezusem. I przychodzi natchnienie, aby przy tej pustelni postawić anioła, stróża, tego człowieka, aby anioł stróż modlił się za tego, który został mu powierzony. Aby w tym symbolu anielskim również w tej walce duchowej zaczęli uczestniczyć aniołowie stróżowie tych ludzi, właścicieli tej pustelni. Kiedy powstała ta figura tego anioła, została poświęcona tego samego dnia. Stała się rzecz niewyobrażalna. Ten człowiek nie wyszedł z domu, krzycząc w stronę tej pustelni najgorsze rzeczy. Jeden dzień cisza. Byli przygotowani na to, że w nocy będzie kolejny atak. Cisza. Kolejny dzień cisza. Kolejna noc cisza. W końcu telefon. Dzwoni ten opętany kuzyn. Normalnym głosem mówi do tego właściciela pustelni: czy mógłby pożyczyć mu jakieś tam urządzenie do pracy w polu? On mówi: to ty dzwonisz? On mówi: tak, twój kuzyn, sąsiad. Wie, ty? On mówi: tak. On mówi: dobrze, pożyczę ci. Pożyczył to urządzenie. Potem druga,
Trzecia rozmowa. Co się dzieje? Mówi, nie wiem. Coś ze mnie wyszło. Coś odeszło. Nawet nie pamiętam swojego zachowania. Zaczął przychodzić do właściciela tej pustelni, aby w grupie modlitewnej, która tam się zbiera, zacząć się modlić. Dzisiaj jest jednym z liderów tej grupy modlitewnej. Czy sobie wyobrażacie to? Myślę sobie o Ezechielu. I cudze, Ezechiel to jest w ogóle ciekawa postać, wiecie, ponieważ to prorok, który miał strategiczny wgląd w plany wojenne wrogów Izraela. O takich proroków dzisiaj bardzo potrzebujemy, którzy mają wgląd w strategie demoniczne, które są przygotowywane na każdego z nas, aby nas zniszczyć i potępić. I w jakikolwiek sposób Asyria próbowała dorwać Izraela i zwyciężyć w bitwie, to ta bitwa była wcześniej przez proroka Elizeusza w szczególny sposób naświetlona przez natchnienia Boże. Także Izraelici dokładnie wiedzieli, gdzie Asyria zastawia pułapki, w jaki sposób chce zaatakować. Znali wszystkie strategie Asyryjczyków. W końcu Asyryjczycy uświadomili sobie, że jest prorok w Izraelu, który prześwietla wszystkie plany strategiczne przeciwko Izraelowi. Postanowili go zabić. I kiedy podeszli pod Jerozolimę, otoczyli wielotysięczną armią namiot, w którym mieszkał Elizeusz ze swoim sługą. I kiedy sługa rano wyszedł z namiotu, zobaczył tą armię i prawie zemdlał z przerażenia. Woła Elizeusza, żeby wyszedł z namiotu. I mówi, Panie, zobacz, zginiemy. A Elizeusz patrzy na tą armię, patrzy na sługę i mówi, Panie, otwórz mu oczy. I sługa nagle widzi, że wokół tej armii Asyrii jest potężne wojsko anielskie. Niesamowici wojownicy Boga Wszechmogącego. Na ognistych rydwanach. Serafinowie płonący ogniem Bożym. Którzy są tak niesamowici w majestacie Boga, w Jego chwale, w Jego mocy. Elizeusz się modli. Panie, pokaż mu, że tych, którzy są z nami, jest o wiele więcej niż tych, którzy są przeciwko nam. Jak się zakończyła ta konfrontacja, to zadanie domowe dla każdego z was. Aniołowie mają szczególną moc uwalniania nas od lęku przed człowiekiem. Chciałbym teraz zaprosić dosłownie króciutko jeszcze w tej przerwie, która nas też wprowadzi w Bożą obecność, siostrę Joannę od Aniołów. Czy wiecie, że w ogóle jest takie zgromadzenie zakonne? Siostry od Aniołów. I chciałbym, żeby siostra Joanna podzieliła się krótkim świadectwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz nie wiem, co powiedzieć, bo tak krótko, no to, bo to trochę przyciągniemy. Nie ma tutaj czasu, żeby tłumaczyć, jakie to zgromadzenie i w ogóle czym się ono zajmuje, ale dla chętnych to odsyłam do naszej strony internetowej. I tak jak ksiądz powiedział, siostry od aniołów. W ogóle szczerze mówiąc, tak naprawdę, ja tutaj nie miałam być. A jeśli wierzymy, że nie ma przypadków, to znaczy, że właśnie aniołowie w tym momencie zadziałali. Dokładnie parę dni temu ksiądz Dominik poprosił mnie, żebym tutaj coś powiedziała o aniołach. Powiem szczerze, że pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że mam okazję mówić do tak wielkiej ilości ludzi, a jeszcze tutaj są wasi aniołowie, których serdecznie teraz pozdrawiam oczywiście, bo kochani, aniołowie to są osoby. My często zapominamy, że z aniołem możemy nawiązać naprawdę relacje.
to, że mamy go od dziecka, to, że od poczęcia właściwie go mamy i nie tylko przez całe nasze życie ziemskie, ale on będzie z nami całą wieczność. Jedynie w momencie, kiedy człowiek wybiera piekło, tak naprawdę, bo Pan Bóg nie chciałby go skazać, tak? On nie skazuje na piekło. Dopiero wtedy anioł, stróż musi opuścić tego człowieka. I tutaj tak rozmawialiśmy z księdzem Dominikiem i stwierdziliśmy, że teraz nadszedł czas aniołów. To nawet nie są nasze słowa, ale już ojciec Pio, który jak wiecie miał wspaniałą relację ze swoim aniołem, on też tak mówił, że to jest czas aniołów. I nie dlatego, że oni są najważniejsi teraz, tylko dlatego, że oni są specjalistami od uwalniania od lęku. Zobaczcie, że w Starym Testamencie szczególnie, ale i też w Nowym, kiedy anioł się pojawia, to jest tak niesamowite wrażenie, takie doświadczenie Bożej mocy, że ludzie są zlęknieni. I co wtedy mówi anioł? Nie bójcie się, nie bój się. Nawet do Maryi, która przecież była bez grzechu, która była, jest królową aniołów. Nawet do niej mówi, nie bój się, Maryjo. Pewnie wiecie, kiedy anioł Portugalii objawił się pastuszkom, to oni byli pod niesamowitym wrażeniem i też doświadczeniem duchowym. Trwali w takim aż osłupieniu po spotkaniu z aniołem. Nawet Matka Boża tak na nich nie zadziałała. Nie wiem dlaczego. Ale aniołowie są niesamowici, przepiękni. I teraz tak. To warto, chciałabym to powiedzieć po prostu, podzielić się z tym, bo może wam to tak będzie fajnie usłyszeć, że ja w ogóle urodziłam się w Krośnie. Teraz mieszkam w Konstancinie, to jest pod Warszawą. I wyobraźcie sobie, że moja przygoda z aniołami właśnie tutaj się zaczęła. W 2012 roku, kiedy przygotowywałam się do matury, poczułam, że właśnie maturę z języka polskiego ustną będę chciała napisać o aniołach. I poszłam oczywiście powiedzieć. Więc w 2013 roku miałam swoją pierwszą nieporadną minikonferencję o aniołach przed komisją trzyosobową. A zobaczcie, ile teraz was tutaj jest. To jest niesamowite. A mówię to w tym w kontekście, żebyście sobie uświadomili, że jeśli Pan Bóg wam coś obiecał kiedyś, mi na przykład obiecał wiele rzeczy nawet kilkanaście lat wcześniej, które się dopiero teraz spełniają, to On to spełni. Nawet jeśli myślisz, że jesteś nikim. Ja też jestem zwykłą, prostą dziewczyną, którą tak naprawdę nikt by nie powiedział, że kiedykolwiek będzie miała taką możliwość, żeby mówić takie piękne rzeczy, bo aniołowie, ten temat jest taki piękny i wdzięczny, bo my jakby dążąc do tej relacji, możemy naprawdę wiele więcej zmienić w swoim życiu, współpracując ze swoim aniołem stróżem. I tak powiem, żeby tak króciutko, w ogóle kim są aniołowie? Tak jak powiedziałam, to jest osoba, czyli ma imię. Pewnie wielu z was zastanawia się, jak może mieć na imię mój anioł stróż? I od razu tutaj chciałabym tak troszeczkę ostrzec, żeby tak za bardzo nie wnikać. Jeśli Bóg będzie chciał, będzie wam to konieczne do zbawienia, do uświęcenia, On wam to powie. Mi to bardzo dużo pomogło, kiedy wydawało mi się, że poznałam, ale Jego nie używam, bo nie jestem tego pewna. Po prostu zwracam się do Niego tak, jak czuję. Mój braciszku, mój aniele stróżu. To jest najważniejsze, żeby mieć osobistą relację i nie traktować Go jako, że tak powiem brzydko, chłopca na posyłki, ale jako brata. To jest bardzo ważne. I tutaj warto podkreślić, że anioł, dobry anioł, a tym bardziej Matka Boża, Królowa Aniołów, oni nigdy sobą nie przysłonią Pana Boga. Nigdy. Ale też nie bójcie się, kiedy na przykład będziecie mieć taką okazję, taką teraz na przykład, co by było najwspanialsze dla mnie, gdybyście wychodząc stąd, i ja tak samo, zapragnęli właśnie mieć tą relację z aniołem, taką żywą.
I nie bójcie się, jeśli przez chwilę będziecie mieć taki moment fascynacji. On potem przejdzie. Będzie to takie normalne. I tak króciutko jeszcze moje doświadczenie z aniołami. To jest ciekawe też, bo też tutaj w Krośnie miałam pierwsze dwa takie mocne doświadczenia działania swojego anioła. I ja na co dzień doświadczam tego. Doświadczam tego działania i można by powiedzieć, to jest dla mnie tak naturalne, że aż wydaje mi się to zbyt oczywiste, żeby to mówić po prostu. Ale jedną rzeczą z wami się podzielę. Może nie na początku, już tak chwileczkę w ogóle, jak można nawiązać relację ze swoim aniołem. Jest jedna podstawowa zasada, czyli trzeba chcieć. Jak nie będziecie chcieli, nic z tego nie będzie. Anioł jest tak pokorny, tak cichy, tak ukryty. I też nasze zgromadzenie, jak widzicie, nie mam habitu. Czyli jest takie ukryte. Ale czasami Pan Bóg pozwala, żeby któraś z sióstr powiedziała właśnie tak publicznie, czy pracowała w ten sposób, żeby być rozpoznawalna. Trzeba chcieć, trzeba prosić, dziękować, tak bardzo w skrócie mówię, prosić, dziękować i przede wszystkim słuchać. I tutaj jak ksiądz Dominik mówił, jeśli będziemy w ciągłym natłoku tych wszystkich naszych wrażeń, tej telewizji, która, nie oszukujmy się, trochę nas omamia, jak ktoś bezkrytycznie ją ogląda, to ciężko nam będzie usłyszeć naszego anioła. I teraz taka prosta bardzo sytuacja, niedawno się wydarzyła. Byłam na takim kongresie w Licheniu i nie miałam biletu powrotnego, bo myślałam, no co, do Warszawy to raczej tyle ludzi pojedzie, że nie ma problemu. No ale dobrze. Pytam się jednej osoby, drugiej nie ma, nikt nie jedzie albo nie ma miejsca. Jak sobie myślę, dlaczego tyle ludzi się zebrało, a mi się to nie udało? I wtedy miałam takie natchnienie, że dowiem się, jak już będzie po, o co chodziło. I wyobraźcie sobie, jadę już z Lichenia do Konina i ja jeszcze miałam problemy, bo chciałam sobie kupić bilet przez internet i miałam problemy, no nie chciało mi wejść, nie chciało się kupić. Jeszcze siostry mi mówiły w autobusie, mi mówiły, że no już wczoraj kupowały stojące miejsca. Ja sobie myślę, no dobra, no to przynajmniej na stojąco, żeby pojechać, nie? Żeby jakoś dojechać do tej Warszawy. No i jestem już w Koninie, przechodzę pod okienko w kasie i mówię pani, że chciałabym sobie kupić tak bilet do Warszawy. A przepraszam, jeszcze wcześniej mój taki dobry znajomy napisał mi w SMS-ie, że będzie prosić aniołów, żeby mi załatwili miejsce. A ja sobie myślę, no najważniejsze, żebym w ogóle dojechała. No i jestem przy tej kasie i pani mi mówi, że nie ma biletów na ten kurs. Następny za 3 godziny. I tak sobie myślę, no to może na stojąco chociaż. I ta pani mówi, o, chwilę, patrzy. O, zwolniło się jedno miejsce. I taka zdziwiona i wpisuje ten bilet z takim namaszczeniem i podaje. I ja tak, a ja powiedziałam, bo aniołowie mi to załatwili. Tak mówię. I ona wydrukowała mi ten bilet i jeszcze mówi, to jeszcze sprawdzę. I patrzy i czyta, sprzedaż biletów została wstrzymana. Zmycie to taka mała rzecz. W jednej sekundzie nie było biletów, w drugiej sekundzie był i za chwilkę już koniec. Więc nawet miałam miejsce siedzące, a one biedne, tyle osób miało już stojące. Także dlaczego to mówię? Bo chodzi mi o to, że anioł może wam pomóc w nawet takich drobnych sprawach, podstawowych. To nie muszą być jakieś wielkie rzeczy. Ale na pewno, jeśli będziecie tego chcieli, to wam też pokażę takie sytuacje, że jeszcze waszą wiarę wzmocni. I na końcu tylko powiem, że jeśli, bo aniołowie też bardzo są fajni i pomocni w rozeznawaniu powołania. I jeśli ktoś z was, któraś z was, któryś z was czuje to w sercu, że Pan Bóg go powołuje do czegoś więcej, to proście swoich aniołów stróżów, żeby wam pomogli w rozeznaniu tej drogi. Także życzę wam i sobie, żebyśmy
wchodzili w coraz głębszą relację i kochajcie swoich aniołów, bo oni was bardzo kochają. Dziękuję.